cały Twój. Rekolekcje z ikoną i regułą świętego Benedykta. Dzień 21. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej i uwielbiam, oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli. Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem. Amen. Rozważania o Jezusie Chrystusie. Miłość Jezusa ponad wszystko. Szczęśliwy, kto rozumie, co znaczy kochać Jezusa i ze względu na Jezusa wzgardzić sobą. Trzeba to, co ukochane, dla ukochanego opuścić, bo Jezus chce być sam ponad wszystko kochany. Miłość tworzenia zwodnicza i niestała. Miłość Jezusa wierna i trwała. Kto przylgnie do stworzenia, z upadającym upada, a kto miłością Jezusa obejmie, umocni się na wieki. Tego kochaj i za przyjaciela sobie zatrzymaj. Kto, gdy wszyscy odejdą, nie opuści cię ani nie zniesie, by w końcu miał zginąć. Przyjdzie ci kiedyś być odłączonym od wszystkich, czy tego chcesz, czy nie. Trzymaj się Jezusa, żyjąc i umierając. Powierzaj się Jego wierności. On, gdy cię wszyscy odstąpią, sam jeden może cię wspomóc. Umiłowany Twój jest takiej natury, że nie chce obcego przyjąć, lecz sam chce mieć Twoje serce i jak król na własnym siedzieć tronie. Gdybyś umiał dobrze uwolnić się od wszystkiego stworzenia, Jezus powinien chętnie z Tobą mieszkać. Prawie wszystko, co oprzesz na ludziach poza Jezusem, znajdziesz stracone. Nie dowierzaj, nie opieraj się na trzcinie na wietrze, bo wszelkie ciało to trawa, a wszelki wdzięk Jego pada niby kwiat polny. Szybko zawiedziesz się, jeśli będziesz tylko spoglądał na zewnętrzny wygląd ludzi. Jeśli bowiem swojej pociechy i korzyści szukasz u innych, często odczujesz porażkę. Jeśli szukasz we wszystkim Jezusa, oczywiście znajdziesz Jezusa. Jeżeli zaś szukasz siebie samego, znajdziesz także siebie, lecz na swoją zgubę. Bardziej bowiem człowiek jest szkodliwy dla siebie, jeżeli Jezusa nie szuka, niż cały świat i wszyscy przeciwnicy. Bliska przyjaźń z Jezusem. Kiedy jest Jezus, wszystko jest dobre. Nic też nie wydaje się trudne. Kiedy zaś nie ma Jezusa, wszystko jest uciążliwe. Kiedy Jezus nie mówi z wewnątrz, licha jest pociecha. Jeżeli zaś Jezus powie choć jedno słowo, czuje się wielką pociechę. Czyż Maria Magdalena natychmiast nie wstała z miejsca, w którym płakała, gdy Marta jej rzekła: Nauczyciel jest i woła cię. Szczęśliwa godzina, gdy Jezus wzywa od łez do radości ducha. Jakże oschły i nieczuły jesteś bez Jezusa. Jak niemądry i próżny, gdy pragniesz czegoś poza Jezusem. Czyż to nie jest większa strata, niż gdybyś utracił cały świat? Czegóż może ci udzielić świat bez Jezusa? Być bez Jezusa to ciężkie piekło, a być z Jezusem to słodki raj. Gdyby był z tobą Jezus, żaden nieprzyjaciel nie mógłby ci zaszkodzić.
kto znajdzie Jezusa, znajdzie dobry skarb. Owszem, dobro ponad wszelkie dobro. A kto straci Jezusa, traci nader wiele i więcej niż cały świat. Najbiedniejszy ten, kto żyje bez Jezusa, a najbogatszy, kto w dobrych stosunkach pozostaje z Jezusem. Wielka to sztuka umieć przebywać z Jezusem, a potrafić Jezusa zatrzymać, wielka to umiejętność. Bądź pokorny i cichy, a będzie z Tobą Jezus. Bądź pobożny i spokojny, a pozostanie z Tobą Jezus. Szybko możesz wydalić od siebie Jezusa i utracić Jego łaskę, jeśli zechciałbyś skłaniać się ku rzeczom zewnętrznym. A gdy się od Niego oddalisz i utracisz Go, do kogóż uciekniesz i jakiego wtedy będziesz szukać przyjaciela? Bez przyjaciela nie możesz dobrze żyć. A gdy Jezus nie byłby przede wszystkim Twoim przyjacielem, będziesz zbyt smutny i niepocieszony. Głupio więc czynisz, jeśli w kimś innym pokładasz ufność lub cieszysz się. Trzeba wybrać raczej to, że będzie się miało cały świat przeciw sobie, niż miałoby się Jezusa obrazić. Ze wszystkich więc rzeczy drogich niech Jezus sam będzie szczególnie umiłowanym. Niech wszystko będzie kochane ze względu na Jezusa, Jezus zaś ze względu na siebie samego. Tylko Jezusa Chrystusa trzeba kochać szczególnie. On tylko przed wszystkimi jest dobry i wiernym przyjacielem. Ze względu na Niego i w Nim zarówno przyjaciele, jak nieprzyjaciele niech Ci będą drodzy. Jego trzeba błagać, by wszyscy Go poznali i ukochali. Nigdy nie chciej być szczególnie chwalony lub kochany, bo to należy się Bogu, który nie ma podobnego sobie. Nie chciej, by ktoś zajmował się Tobą w sercu swoim, ani Ty nie zajmuj się miłością kogoś, lecz niech Jezus będzie w Tobie i we wszystkim dobrym człowieku. Bądź czysty i wolny od wewnątrz, bez wikłania się w jakieś stworzenie. Trzeba, byś był ogołocony i do Boga niósł serce czyste, jeśli chcesz być wolny i widzieć, jak słodki jest Pan. I tak naprawdę nie dojdziesz do tego, jeżeli uprzednio nie nadejdzie Jego łaska i nie przyciągnie Cię, byś pozbywszy się wszystkiego i zwolniwszy to wszystko, sam z Nim samym się zjednoczył. Kiedy bowiem łaska Boża przychodzi do człowieka, wtedy nabiera on mocy do wszystkiego, a kiedy odchodzi, wtedy staje się nędzny i słaby i jakby tylko zdany na same bicze. W tym wszystkim nie powinien upadać na duchu ani rozpaczać, lecz równowagą ducha stać przy woli Bożej i wszystko, co na Niego przychodzi, znieść na chwałę Jezusa Chrystusa. Po zimie bowiem przychodzi lato, a po nocy dzień, a po burzy wielka pogoda. Brak wszelkiej pociechy. Nie trudno wzgardzić ludzką, gdy obecna jest Boża pociecha. Wielka to i bardzo wielka rzecz, potrafić znosić brak zarówno ludzkiej, jak i boskiej pociechy i ze względu na chwałę Boga chcieć chętnie znosić wygnanie serca i w niczym nie szukać z siebie samego, ani nie oglądać się na własne dobro. Cóż wielkiego, że jesteś wesoły i pobożny, gdy przychodzi łaska? Wszyscy mogliby sobie życzyć tej godziny. Dość słodko jedzie się na koniu, gdy łaska Boża niesie. I cóż dziwnego, że nie czuje ciężaru, kto jest niesiony przez Wszechmogącego i prowadzony przez Najwyższego Przewodnika. Lubimy coś, co stanowi pociechę, a trudno człowiek wyzbywa się siebie samego. Zwyciężył świat święty męczennik Wawrzyniec ze swoim kapłanem. Wszystkim bowiem, co w świecie wydawało się miłe, wzgardził i dla miłości Chrystusa spokojnie zniósł także i to, że go zabrano od najwyższego kapłana Bożego, Sykstusa, którego najwięcej miłował. Miłością więc Twórcy pokonał miłość człowieka, a zamiast ludzkiej pociechy
wybrał raczej Boże upodobanie. Tak i ty ucz się opuszczać jakiegoś ukochanego i potrzebnego przyjaciela ze względu na miłość Boga. Nie znoś tego ciężko, gdybyś został opuszczony przez przyjaciela, wiedząc, że trzeba byśmy kiedyś wszyscy wzajemnie się rozłączyli. Wiele i długo musi człowiek zmagać się w sobie, zanim nauczy się w pełni zwyciężać samego siebie i całe swoje uczucie ku Bogu zwracać. Kiedy człowiek opiera się na sobie, łatwo skłania się ku ludzkim pociechom, lecz prawdziwy miłośnik Chrystusa i gorliwy naśladowca cnót nie rzuca się na pociechy ani nie szuka takich zmysłowych słodkości, lecz raczej mężnego ćwiczenia siebie i chce znosić twarde prace dla Chrystusa. Gdy więc Bóg daje duchową pociechę, przyjmij ją z wdzięcznością, lecz zrozum, że to Boży dar, a nie twoja zasługa. Nie wynoś się, nie ciesz się zbytnio, ani też nie bądź bezpodstawnie zarozumiały, lecz bądź bardzo pokorny z powodu daru, a także ostrożniejszy i bojaźniejszy we wszystkich twoich czynach. Przeminie bowiem ta godzina i nastąpi pokuszenie. Gdy ci zabrana została pociecha, nie rozpaczaj od razu, lecz z pokorą i cierpliwością oczekuj niebiańskiego nawiedzenia. Mocen jest bowiem Bóg dać ci znów jeszcze obfitszą pociechę. Ani to nic nowego, ani dziwnego dla doświadczonych na drodze Bożej, bo u wielkich świętych i u dawnych proroków był często taki sposób przemiennych działań. Stąd też ktoś już przy obecności łaski rzekł: powiedziałem w dostatku moim, nie zachwieję się na wieki. Przy braku zaś łaski dorzucił, czego w sobie doświadczył. Odwróciłeś twarz twoją ode mnie i stałem się zaniepokojony. Wśród tych rzeczy jednak bynajmniej nie rozpacza, lecz żarliwiej prosi Boga i mówi: do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego będę zanosił błagania. Wreszcie donosi o owocu swojej modlitwy i zaświadcza, że został wysłuchany, mówiąc: wysłuchał Pan i zmiłował się nade mną. Bóg stał się moim wspomożycielem. Lecz w czym? Zamieniłeś mi rzecze płacz mój w radość i otoczyłeś mnie radością. Jeśli taka miała się rzecz z wielkim świętymi, nie powinniśmy rozpaczać, my słabi i biedni, jeśli czasami jesteśmy w żarliwości, a czasem w oziębłości, bowiem Duch przychodzi i odchodzi według upodobania swojej woli. Stąd błogosławiony Hiob mówi: nawiedzasz go rankiem i od razu próbujesz go. Na czymże bowiem mam polegać albo w kim złożyć ufność, jeżeli nie tylko w wielkim miłosierdziu Bożym i tylko w nadziei łaski niebieskiej? Czy to bowiem są ludzie dobrzy, czy pobożni bracia, czy wierni przyjaciele, księgi święte, czy piękne traktaty, czy to słodki śpiew i hymny? Wszystko to mało pomaga, mało smakuje. Gdy mnie łaska opuści, zostanę we własnym ubóstwie. Wtedy nie ma lepszego środka zaradczego, jak cierpliwość i zaparcie się siebie w woli Bożej. Nigdy nie znalazłem nikogo tak religijnego i pobożnego, który nie miałby czasami odjęcia łaski, ani też nie odczuł zmniejszenia się gorliwości. Żaden święty nie był tak wysoko pochwycony czy oświecony, który by wcześniej czy później nie był kuszony. Nie jest bowiem godny wzniosłej kontemplacji Boga ten, kto dla Boga nie jest ćwiczony jakimś utrapieniem. Zwykło bowiem poprzedzające pokuszenie być znakiem idącej w ślad za nim pociechy. Doświadczonym bowiem pokusami przyrzeczona jest pociecha niebieska. Zwycięzcy rzecze dam spożywać z drzewa życia. Pociecha Boża zaś dawana jest po to, by człowiek był silniejszy do znoszenia przeciwności. Idzie w ślad także pokusa,
by człowiek nie wynosił się z powodu dobra. Nie śpi diabeł, ani też ciało jeszcze nie umarło, dlatego nie przestawaj przygotowywać się do boju, bo z lewej i z prawej są wrogowie, którzy nigdy nie spoczywają. Lektura duchowa. Nowe perspektywy. Życie stawia nas często w sytuacjach, w których musimy podjąć decyzję, czy powinienem zachować swoje zdanie, czy też raczej z niego zrezygnować, aby otworzyć sobie nowe perspektywy. Nie chodzi tu o zasadniczą zmianę swojej postawy życiowej, ani tym bardziej o oportunizm. Po prostu bywają sytuacje, co do których nie masz wyrobionego zdania. Pamiętaj, że kiedy będziesz gotowy spojrzeć na problem z innego punktu widzenia, twoje perspektywy się poszerzą i zyskasz na tym, bo umocnią się twoje przekonania. Sztywna postawa utrudnia rozwój. Problem możesz dokładnie poznać, kiedy spojrzysz na niego z różnych stron. Jednostronny ogląd sytuacji często zniekształca nasze postrzeganie. Kto zawsze i w każdej sytuacji upiera się przy swoim raz wyrobionym zdaniu, oddala się od życia, zatrzymuje się w swoim rozwoju i kostnieje. Gotowość do zmiany. Indianie mówią, że aby kogoś zrozumieć, trzeba wcześniej przez miesiąc chodzić w jego mokasynach. Oczywiście ukształtowana na podstawie życiowych doświadczeń postawa jest bardzo cenna. Jednak istnieją problemy, z którymi trudno się uporać, obstając przy raz przyjętych wzorcach zachowania czy poglądach. W takich sytuacjach dobrze jest posłuchać swojego wewnętrznego głosu i być gotowym do zmiany postępowania. Jasne, że nie jest łatwo zrezygnować ze swoich poglądów, ale owa gotowość poszerza horyzonty i staje się impulsem do dalszego rozwoju. Doświadczenia zbierane przez całe życie pomagają człowiekowi w poznaniu i zrozumieniu wielu spraw. Być gotowym do zmiany nie oznacza jednak lekkomyślnie rezygnować z własnych przekonań, lecz wciąż je rewidować. Święty Benedykt powiedział, że nie powinno się uparcie bronić swojego zdania, nie zważając na innych, lecz należy je ciągle na nowo weryfikować. Ćwiczenie. Postaw jakiś przedmiot na stole i narysuj go. Potem usiądź po drugiej stronie stołu i jeszcze raz narysuj ten przedmiot. Zobaczysz go z dwóch stron. To już dobrze. Jednak pamiętaj, że istnieje wiele punktów widzenia, które pomagają lepiej zrozumieć istotę rzeczy. Modlitwa na zakończenie dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.